Gry planszowe można skategoryzować na kilka różnych sposobów. Jeden sposób kategoryzacji to jakieś gry rodzinne dla dzieci, czy takie skierowane bardziej dla dorosłych. Inny sposób to na przykład na gry w stylu europejskim i amerykańskim. Gry w stylu europejskim to zapoczątkowali Niemcy kilkadziesiąt lat temu. To są gry, w których wszystko, co dzieje się w grze, jest oddane w ręce gracza. Jakby ten element losowy jest minimalizowany. Natomiast gry w stylu amerykańskim bardzo często mają jakieś karty, które ciągniemy, mają dużo więcej klimatu niż to, co tworzą Niemcy. U Niemców dużo ważniejsza jest mechanika, czyli to, jak gramy, jakie decyzje podejmujemy. U Amerykanów te gry bardzo często nawiązują do popkultury, te gry mają jakiś element losowy, mają dawać fun, a co niekoniecznie oznacza, że nie może być jakiegoś elementu losowego. W tych grach często trzeba negocjować, tulać kostkami, walczyć ze sobą. No, zupełnie inny pomysł niż europejska szkoła jazdy. Przy czym w dzisiejszych czasach bardzo dużo gier, które wychodzi z takiej hybrydy. Takie połączenie gry z fajnym, mięsistym klimatem, jednocześnie z mechaniką, która pozwala nam przechytrzyć przeciwnika niekoniecznie za pomocą kości, ale za pomocą jakiejś naszej strategii, czy fajnie wdrożonego w trakcie gry planu. Gry planszowe nowoczesne, to co my nazywamy nowoczesnymi, to tytuły, które właśnie zapoczątkowali w Europie Niemcy jakieś 30 czy 40 lat temu i zaczęły wychodzić takie pierwsze gry, które można powiedzieć są nowoczesne. No jakby od tamtego czasu bardzo dużo w grach się zmieniło. Możliwości producentów są dzisiaj o niebo lepsze niż te kilkadziesiąt lat temu. Natomiast te gry, które wtedy wychodziły, ciągle są tam w jakiś sposób aktualne, ciągle dają mnóstwo frajdy. Po drodze wymyślono kilka mechanizmów, jak niektóre rzeczy upraszczać, jak to łatwiej przedstawiać. Natomiast one tam ciągle ewoluują, ciągle się pojawiają. To jest jakby ta druga szkoła, czyli Ameritrash, tak zwany przez geeków. Szkoła amerykańska, o której przed sekundą mówiłem, to jakby słynie z tego, że jest masa figurek, mnóstwo jakichś kolorowych żetonów, świetne plansze, które powodują opad szczęki. To też są nowoczesne gry, to tutaj bardziej widać tak naprawdę w formie samej tej gry. Gry, które poleciłbym początkującym, to jest taka nasza święta trójca, czyli Osadnicy, Carcassonne i Wsiąść do pociągu. Są takie trzy najpopularniejsze tytuły. Jak zapytasz jakiegokolwiek geeka planszówkowego, co by polecił, to prawdopodobnie wymieni którąś z tych trzech pozycji. Jest bardzo duże forum, na którym też ludzie często pytają i to jest jedna z odpowiedzi. To się teraz trochę zmienia, bo polscy wydawcy dopisują, tych gier wychodzi ostatnio bardzo, bardzo dużo, także już mamy jakieś takie tytuły, które pretendują do tego, żeby być polecanymi. Natomiast ciągle te trzy tytuły sprzedają się chyba najlepiej. Dlatego, że mają bardzo proste zasady, łatwo kogoś wciągnąć, łatwo wytłumaczyć, łatwo powiedzieć, hej stary, siadaj, tu masz kafelki, układaj, graj, tu są jakieś pociągi. W zależności od tego, w ile osób będziemy grali, czy jak dużo chcemy spędzić przy planszy, jedną z tych trzech gier byśmy polecili. Gry planszowe. Dlaczego one są takie popularne? Na to pytanie próbuje sobie odpowiedzieć bardzo dużo osób. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie wymyślić jednej odpowiedzi. Wiadomo, że od kilku lat ten rynek bardzo mocno się rozwija. Szacuje się, że to jest 20 parę procent rocznie. Natomiast nikt jeszcze tego nie bada. Zawsze te gry są połączone w jakiś sposób z puzzlami. Powiedzmy, ta część, którą ja się najbardziej interesuję, czyli te gry takie dla trochę bardziej zaawansowanych graczy, to jest ciągle jakiś tam mały wycinek tego całego tortu planszówkowego, na którym mamy mnóstwo jakichś wariacji od Chińczyka, Monopoli i tak dalej. To jakby mojej części, tej którą ja się najbardziej jaram, nikt osobno gdzieś tam nie bada. Natomiast widać, że cały tort, jeżeli chodzi o gry i puzzle, rośnie dosyć szybko. I raczej zakłada się, że to nie są puzzle. Wychodzi coraz więcej takich gier właśnie skierowanych do rodzin. One charakteryzują się tym, że mamy niski próg wejścia, czyli proste zasady, tak, siadamy z rodzinką, tłumaczymy to w 5-10 minut i możemy się przy tym fajnie bawić. Kolejnym takim tytułem, który z jednej strony jest imprezowy, a z drugiej strony my go często gdzieś tam wyciągamy u babci po obiedzie, to jest Dixit. Gra, w której trzeba mieć niezłą wyobraźnię, dostajemy karty, musimy rzucić jakieś skojarzenie do którejś z nich, a gracze będą się zastanawiali, która z kart, które leżą na stole, była nasza. Takich gier jest coraz więcej i więcej, naprawdę jest w czym wybierać.
jest kilka pomysłów, głównie chodzi o to, parę osób pisało o tym prasę gdzieś na jakiejś socjologii, rzucaliśmy okiem na ich wnioski. No, w dzisiejszych czasach ludzie żyją dosyć szybko, nie mają jakby czasu na to zachowywanie więzi ze znajomymi. No i planszówki są takim fajnym momentem, kiedy można się umówić, spotkać, jakby masz jakiś pretekst do tego, żeby pobyć ze znajomymi, a niekoniecznie musisz im opowiadać tak, jak było w pracy. No, masz jakiś pretekst do tego, żeby mieć żywego człowieka przy sobie, tak, i mieć jakiś wspólny temat do rozmowy, spotkania, i chyba to jest jednym z takich decydujących czynników, dla których te gry tak fajnie się rozwijają.